Wiewiórki, dzień dobry. A będzie dobry. Słuchajcie, rozpogodziło się. Było teraz zachmurzone, dosyć spory czas i kiepsko było z fotografią ogólnie. Ale dzisiaj mamy piękne niebo, czyściutkie. Zresztą możecie widzieć za mną, gdyż udaję się na północ, w jedno miejsce, tak zwaną Górę Myślęcińską, by sfotografować dzisiaj coś, czego nigdy nie miałem, a jest moim marzeniem. I teraz tak, jak chodzisz w sieć, to wujek Zdzisiek ma, ciocia Ania ma, ciotka Teofila ma, wszyscy mają, ale nie mam ja. I poprawcie mnie, jeśli się pomylę, o, widzieliście piękny zachód słońca. Idziemy sfotografować kometę Tsusiusan, jakoś tak. No nie wiem, wyświetla teraz, poprawcie mnie, ja naprawdę nie mam pamięci do nazw tych wszystkich gwiazd i tak dalej. No wiadomo, te podstawowe znam. A tego no nie mogę zapamiętać. Nie wiem, jakby je nazwali, nie wiem, kometa Haleja albo coś takiego, to łatwo jakoś tak przypominać, nie? A to jest jak Tsusiusan. Wybaczcie mi, naprawdę. Przygotowałem się, ale mi wyleciało z głowy. No nieważne, idziemy fotografować kometę, bo gdyż dzisiaj będzie piękne niebo i będzie pięknie ją widać. I od razu przeproszę Was za jakość dźwięku. Wziąłem ze sobą mikrofon, ale gdzieś w domu zostawiłem odbiornik. Bezprzewodowy mikrofon, co mam u Lanzi. Zostawiłem gdzieś w domu odbiornik, ale mam nadzieję, że Osmo da radę, ma wbudowany mikrofon, a jak nie, to coś podkręcimy. Nie ma dużego wiatru, więc raczej powinno być ok. Z tego, co pamiętam, to dobrze nagrywał dźwięk. No, ja postaram się, żeby było najlepiej i nie zapominać takich rzeczy. Co będzie Wam potrzebne? Jeden warunek jest spełniony. Będzie czyste niebo. Jakieś tam małe chmurki, ale to tam spikuś, nie? Też teraz nie widzę, bo w lesie jestem. Jak wyjdę na przestrzeń, to będę widział. Moi drodzy, aparat. Dzisiaj prawdopodobnie będę soniaczem robił, gdyż będzie trzeba podnieść ISO. A znam go. Jestem do niego pewny. Statyw. Wiadomo. Dłuższe czasy naświetlania, żeby nie było drgań ani nic takiego. Ja mam wężyk spustowy, a jak nie, to ustawicie sobie timer na 2 sekundy, też powinno być dobrze. Musicie zbić na jakieś widoczne miejsce, chociaż z ziemi w mieście też ona będzie widoczna. Co dalej? Ja odkopałem, pokażę go Wam na miejscu, odkopałem stary teleobiektyw, słuchajcie, kurna, to jest taki teleobiektyw, że on może służyć jako broń, nie? To jest szkło i metal tam. Nie mam prawa się coś popsuć. Już dostał takie strzały, jest wgnieciony i dalej działa, dalej funkcjonuje. Zobaczymy, jak na nim wyjdzie, gdyż tak jak obserwowałem fora, nawet 50 mm obiektywem 50 mm zrobicie kometę z krajobrazem. Nie będzie problemu. Parametry ustawimy sobie na miejscu, będziemy mieli dużo czasu. Już słońce dzisiaj zachodzi o 17.50, a kometa się tak pojawia po 19.10, już powinna być bardzo ładnie widoczna na niebie. A to, jak będzie czyste, to może i wcześniej zobaczymy. Dobra, to może wcześniej zobaczymy. Jest, moi drodzy, za 15.05, także mam godzinę do zachodu słońca, no ale mam jakieś 20 minut drogi, jeszcze potem się rozłożę. Jest fajna pogoda, to polatamy dronem, pokażę Wam mój teleobiektyw, ale zrobimy tak. Najpierw zrobimy na 55 mm mam obiektyw przy soniaczu, albo 50 mam założoną do makro. No nieważne, 50 w zupełności wystarczy. Z krajobrazem zobaczymy, jak to wyjdzie. Potem przełączymy się na teleobiektyw i zrobimy z bliska samą kometę. To
On jest 215 mm, bodajże ze światłem 4,5. Powinno starczyć, zrobimy 30 zdjęć, tak po 2 sekundy. I myślę, że ładnie to sobie zestakujemy. Będzie ciekawie. Zestakujemy. No i co? No i nic, tylko czekać na... dotrzeć na miejsce, rozłożyć sprzęt i czekać na ten przepiękny obiad. Słuchajcie, on ta kometa, no za naszego życia już nie wróci. Także jeśli macie możliwość, wychodźcie. Słuchajcie, dobrymi telefonami też zrobicie zdjęcie. Może jak się uda, to wyciągnę mojego Vivo i też zrobię zdjęcie komety. Też wam pokażę. Także trzymajcie kciuki. No i co? Widzimy się na miejscu, nie? Aha. Tak. Będzie dobrze. Więc zapraszam na film. Dobrze, moi mili, słuchajcie, musiałem zejść z tej górki, bo tam dużo ludzi przyszło. Mają do tego prawo, by być i obserwować właśnie tą drogę mleczną. Drogę mleczną fotografowaliśmy ostatnio. Kometę. No nie? Słuchajcie, zabrałem ze sobą jeszcze mój monokular, żeby dokładnie przypatrzyć się, gdzie ta kometa jest, albo gdzie się pojawi, żeby od razu wycentrować tam sobie aparat. I moi drodzy, ja sobie odłożę. Na razie rozstawiłem 50. Zobaczcie. Na razie rozstawiłem 50 z wężykiem spustowym. Ona ma światło 2,8, więc do astrofotografii będzie dobra. Z tego co wiem, to 50 można zrobić bardzo fajne zdjęcia komety. Oczywiście będziemy kropować. Nie wiem, czy będę rozstawiał teleobiektyw. Wiecie, bo te chmury mnie troszkę irytują, ale zobaczymy. Słońce na razie zachodzi, jak widzicie. Jest tuż nad horyzontem. Zastanawiam się, czy nie zrobić paru kadrów dołu, gdyż dół jest bardzo fajny. Mamy, słuchajcie, tutaj sobie myślę, no nie pokażę wam. Mamy po prostu, jesteśmy na górze i mamy dół, myślęcinku, drogę całą, widok na nasze miasto. Zobaczymy. Jedyne, co teraz możemy zrobić, no to czekać dalej. Czekać dalej i zobaczyć, żeby te chmury się rozeszły. Chociaż to jest jasny obiekt, więc nie powinno być problemu. Dobrze. Gdy tylko zrobi się ciemniej, za pół godziny, widzimy się z powrotem. A w międzyczasie zobaczcie, jak to tu wygląda. Czekamy. Thank you.
Drodzy, obiecałem wam, że pokażę wam, co to jest za cudzienko. Zobaczcie, to jest Rainox Polaris Auto Zoom Lens. 4,5, słuchajcie, światło, czułość i to jest na każdej długości. To jest 70-230. Zatem jak podłączę pod... Zobaczcie, jaki fajny. O, jak podłączę pod mojego soniacza, to mam 230 razy 1,5, 315 mm. Także powinno nam spokojnie dać dosyć dobry zoom. Co on ma fajne w tym, słuchajcie? On ogniskuje za pomocą tego pierścienia. Troszkę brudny jest, nieważne. A, to jest metal i szkło, tam się nie ma co pobrudzić, jedynie trzeba wysypać z niego piasek i kurz, pył i tak dalej. A tu ostrzymy, tak? Ogniskowanie, mi się podoba, że to on nie zwiększa swojej wielkości przy zoomie, tak jak miałem Tamrona i tak dalej. Zobaczymy, czy go podłączę. Co mogę wam powiedzieć? No, służył mi wiele lat. To jeszcze jak nie było takiego sprzętu jak teraz, no jest coś pięknego. Jak widzicie, on teraz kosztuje za 100 zł możecie kupić, a jak dobrze traficie na jakichś giełdach staroci, to i za 50 zł, jak ktoś się nie zna na wartości. 4,5 światło to jest piękne. Z tym, że jak będziemy robić właśnie kometę tym obiektywem, to przy takiej światłoczułości, takiej ogniskowej, no to tak będziemy musieli zrobić 2 sekundy tylko naświetlania i zrobimy 30-40 zdjęć i wtedy to będziemy stakować w programie. Tak się robi. Może się uda podłączyć. Na razie czekam, jak będzie. Kometa nam się pojawi. Słońce już prawie za horyzontem. No piękny zachód słońca, ale nie jestem tu na zachód słońca. Zachody słońca jeszcze się nie będziemy robić. Następnym razem. Dobra, bez gadania. Czekamy. Łączymy się za chwilę, jak będzie ciemno. Albo prawie ciemno. Nie wiem, czym się doświetlę. Telefonem. Chyba tak. Dobra. Czekamy dalej. Okej. Okay. Słuchajcie, jeszcze czekamy. Doświetlam się latarką z telefonu, bateria mi pada, ale czy tam dobrze, że nie wziąłem mikrofonu, bo zużyło więcej. Zobaczcie, za mną, albo wiecie co, pokażę wam. Łysy wstał, nasz księżyc. A niedługo, moi drodzy, jest pełnia, czerwona pełnia, czy coś takiego. Jeszcze doczytam, więc zobaczymy, zrobimy sobie też może zdjęcia, może wyjdziemy. Aha, Wenus już pięknie świeci na niebie, nade mną też jakieś gwiazdy są. Także mi się wydaje, że będzie pięknie. Czekamy na kometę. Czekanie jest fajne. Haha, słuchajcie, moi drodzy. Za mną rozstawiło się nas. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fotografów. Więc zbytnio nie będziemy przeszkadzać, jak to wygląda tutaj na tej sytuacji, bo już ładnie próbują zobaczyć sobie, jak wygląda kometa. Nawet rozstawili się, słuchajcie, z teleskopem. A my będziemy dalej robić zdjęcia. Słuchajcie, tak jak przy astrofotografii ostatnio, tak jak robiliśmy drogę mleczną, ISO 1600 albo mniej. Ja mam F28 na 50 mm, będzie 2 sekundy naświetlania, 30 zdjęć i będziemy to stakować. Także powinno być dobrze. Dobra, my robimy zdjęcia i sobie pogadamy o tym wszystkim i zobaczymy się na końcu. Jak się uda, to zobaczycie zdjęcie. Dobrze, moi mili. Słuchajcie, ja już wracam. Chyba z 30 fotografów przyszło. Oj, mój guru, że tak powiem. Piotrek, pozdrawiam cię, fajnie za spotkanie. Piotr Wieczorek, foto, zapraszam na jego fanpage'a na Facebooku. Mój idol, jeśli chodzi o fotografię. Tutaj, w tej okolicy. Ale nieważne. Fajnie spotykać swoich idoli. Było 40 ludzi. Niestety łysy trochę świeci. Za bardzo. Jutro ma być później, więc może chyba też pójdę jutro jeszcze na zdjęcia. A tymczasem... Dobra, powiem jeszcze wam do ustawienia. Przepalam zdjęć do bólu, chyba mam 250 zdjęć. Słuchajcie, moi drodzy, nie widzę drogi. Dobra, widzę. ISO 800 wystarczyło, 2 sekundy naświetlania.
F28 na obiektywie i lecieliśmy z kometą. Także jeśli się udało, zapraszam Was na zdjęcie teraz. Robi wrażenie, co? Robi ogromne wrażenie, mi się tak podobają te nocne zdjęcia. Tym bardziej, że fajnych ludzi się poznaje i dużo osób przychodzi. Dobra, jestem. Co mogę Wam powiedzieć? Następnym razem zapraszam Was na zdjęcia, jak będą. I zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem do zobaczenia, do następnego filmu. Trzymajcie się. Hej! Thank you.